Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Kamil Miękinia, rozpoczynamy naszą, uwaga, walentynkową, wygraną walentynkowy program. Dość nietypowo w niedzielę i taka dość pora nietypowa, bo taka popołudniowa, 14. Rozpoczynamy zabawę, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, to jest program dla was, a zwłaszcza dla osób, które nie mają walentynki, które nie wyszły nigdzie mimo takiej pięknej pogody, jaka jest za oknem. I dla osób, które mają ochotę powygrywać fajne nagrody, bo dziś naprawdę ich nie zabraknie. Dziś mnóstwo konkursów, mnóstwo wyjątkowych nagród. Wszystko będzie się kręciło wokół jednego, wokół miłości, słuchajcie. Myślę, że przyjemny temat, myślę, że coś dla każdego. No zobaczmy, jest pierwsza gra, co należy zrobić? Z tych wszystkich liter, które widzicie obok mnie, należy ułożyć słowo. Jeżeli ułożysz słowo ze wszystkich liter, zapraszam cię do siebie, Artek, Stefanasik, na Skype tutaj na tej czerwonej planszy. Jeżeli podasz mi prawidłową odpowiedź, będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Jedno z 20 serc, które na razie przez tablicę tak słabo widać, jest ich od 1 do 20, od 500 do 4000 w środku, więc sam sobie wybierasz nagrodę. Nagroda bardzo fajna, więc uwaga. To już układaj słowo, ja przypomnę ci regulamin naszego programu. Aby wziąć udział w naszym programie, musimy mieć ukończony 10 rok życia w trakcie trwania programu. Rozegramy kilka konkursów interaktywnych, do których możesz się zgłaszać. Pod wskazaną na elektronik Skype Artek stawał opłata z włączenie z zarymowaną ideę jednak, że nie każdy linia łączy ze studiem. Musisz trafić w odpowiednim momencie na właściwą linię. Nagrodą za udzielenie poprawnej odpowiedzi na antenie są umowne punkty, które zbierasz na swoje konto. Punkty zdobyte w naszym programie możesz wymieniać atrakcyjne nagrody rzeczowe, dostępne w katalogu nagród na www.artekstra.pl. Wszystkie newsy i aktualności znajdziecie na naszym profilu facebookowym. Dla nagród w naszej wielkiej, mroźnej edycji Artek Salo to aż 1 200 000, a mamy, słuchajcie, połowę miesiąca, a my 27 lutego mamy ostatni program edycji, więc te nagrody rosną, dlatego mamy kumulację walentynkową, że to, czego nam nie udało się rozdać przez resztę edycji, rozdajemy dzisiaj właśnie. I mam pierwszego widza, zobaczmy, dobry wieczór, dzień dobry, z kim mam przyjemność? Dzień dobry, proszę rozwiązanie. Miłość? Miłość, jasne, że tak. Ma pan walentynkę, jeśli mogę zapytać? Niestety nie ma pan. Ja też nie mam, więc nie jest pan sam. Panie Krzysiu, wybieramy sobie teraz nagrody. Serduszko od 1 do 20. Zaraz sprawdzimy, co tam jest. Królewka. Trójeczka, okej, ja już zdejmuję trójeczkę. Pod trójeczką pół tysiąca. Pół tysiąca, wiem, że słabo może to troszkę widać, ale jest tutaj pół tysiąca. Gratuluję serdecznie, ta nagroda właśnie wędruje do pana, a my możemy w takim razie przejść szybciutko dalej. Ja już do was tutaj szybciutko wracam. Słuchajcie, dzisiaj całą ekipę wywiało. Czyli naprawdę całą ekipę wywiało, to jeszcze dla formalności odpowiedzi do poprzedniego konkursu. I proszę, kolejna gra. Kolejna gra i naszym zadaniem tym razem jest odczytanie słowa. Szukamy pierwszej literki, a następnie poruszając się po białych liniach pomocniczych, które rzeczywiście może widać dość słabo. O, to ja może stanę na moment tak. O, ja też biały, to nie jest dobry pomysł. Ale ręką przemacham, o, może tak. Te białe linie pomocnicze, mam nadzieję, że je jako taką widać. Idziemy po nich, to jest te, jakby nasza droga. Idąc tą drogą od pierwszej litery jesteśmy w stanie odczytać całe słowo. I oto całe słowo czytaj, proszę, na antenie. Pan Krzysztof przed momentem zabrał z mojego studia gwarantowane pół tysiąca. A ile zabierzesz tym razem ty? Pół tysiąca to jest ta najmniejsza nagroda, jaka jest tutaj w naszej kumulacji. Największa to jest aż 4000, a nie wspomniałam o tym, że łącznie na tej całej tamtej tablicy jest aż 22 000. Aż 22 tysiące, które możesz zarobić. Wystarczy, że wyciągniesz rękę, wystarczy, że rozwiążesz konkurs, wystarczy, że w tym momencie jesteś przed ekranem komputera. Zapraszam cię serdecznie. Nie traćmy czasu, program dzisiaj mamy naprawdę napięty, mnóstwo zagadek chce rozegrać, mnóstwo widzów chce nagrodzić i musicie mi w tym pomóc. Jest jedna osoba przed ekranem, to mnie bardzo cieszy, że nie jestem sam, bo powiem szczerze, że ja znam znam więcej ludzi, którzy nie lubią walentynek niż lubią, nie wiem dlaczego, no ale tak jest, może tak w takim gronie się obraca. Natomiast jest piękna pogoda za oknem. Rano była u nas prawie mgła, teraz się przejaśniło, jest naprawdę ślicznie, więc pewnie większość z was jest na jakichś spacerach. Dobry wieczór. Walentynki. Walentynki. I świetna odpowiedź. Które serduszko dla pana?
Jedyneczka, okej, okay, już ściągam jedyneczkę. My tymczasem pędzimy do kolejnej gry. Jedyneczka jest tutaj. Też pół tysiąca dla pana. Panie Krzysztofie, gratuluję serdecznie. No słuchajcie, na razie trafiacie w te najmniejsze nagrody z tego co widzę. Ale gry wcale nie są trudne. No pozobaczmy, kolejna gra. Pytanie, należy odpowiedzieć na dość proste i banalne pytanie. Kiedy obchodzimy walentynki? 14 stycznia, 14 lutego, 13 lutego. Ja słuchajcie, nie mogę tu nic mówić w takim razie, bo to byłaby sama podpowiedź. Choć patrząc co jest w studio, patrząc na ekran, mój pogląd, no nie da się nie odpowiedzieć. To jest, słuchajcie, gra bardzo prosta, teraz się rozgrzewamy. Dzisiaj Patryk wydaje nasz program, chyba osoba, która z walentynkami ma najwięcej wspólnego. Jak mi opowiadał swoje plany walentynkowe, to zazdroszczę jego dziewczynie. Słuchajcie, uwaga! Kto ma rozwiązanie? Komu udało się znaleźć rozwiązanie? Czyli odpowiedź na pytanie. Słuchajcie, tutaj mamy trzy warianty. Kiedy obchodzimy w Polsce walentynki? Chyba nawet nie w Polsce, a na całym świecie obchodzimy tego samego dnia. To jest dzień 14 lutego, 13 lutego czy 14 stycznia. Dobry wieczór. Jasne, że tak. Świetna odpowiedź. Chyba nie było to trudne. Proszę jeszcze numerek serduszka, który dla pana będzie. Dwójeczka, okej, okay, już ściągam dwójeczkę, my tymczasem będziemy dalej. Dwójeczka, my za moment będziemy pędzić do już jest kolejna gra na naszych ekranach. Ja ściągnę dwójeczkę dla pana. Widzę, że idziemy na razie tym pierwszym rządkiem. Dwójeczka, 1000 punktów. Pod dwójeczką mamy okrągły 1000 punktów, gratuluję serdecznie. 1000 punktów, dobra. My lecimy dalej, kolejna gra. I zobaczmy o co chodzi w tej grze. Ważne zadanie tym razem jest powiedzieć, kto napisał ten wiersz. Czyli w tym momencie przydaje się znajomość literatury się przydaje. Słuchajcie, uwaga. O, tutaj może uda nam się zobaczyć te nagrody. Mamy wiersz i teraz widząc treść tego wiersza, nie mając tytułu nawet, ważnym zadaniem jest określenie, powiedzenie mi, kto jest jego autorem, czyli kto napisał ten wiersz. Precz z moich oczu, posłucham od razu, precz z mego serca i serce posłucha, precz z mojej pamięci, nie tego rozkazu, moja i twoja pamięć nie posłucha. Słuchajcie, to jest zagadka taka, wszystkie zagadki na czasie, że tak powiem. Poezja, to jest chyba coś, co panie lubią najbardziej, a nie tylko panie, ale tak walentynkowo poezja się kojarzy. I Patryk wybrał jeden tutaj wiersz i zamieścił nam go tutaj na ekranie. I teraz ważnym zadaniem jest odgadnąć, kto jest autorem tego wiersza. Sprawdźmy, ktoś już chyba wie, dobry wieczór. Ktoś się rozłączył, słuchajcie. Ktoś się rozłączył, czyli za szybko. Słuchajcie, dzwońcie do studia, mam taką gorącą prośbę. Dzwońcie do studia, jeżeli macie przygotowaną odpowiedź. Nie dzwońcie, jeżeli macie rozwiązania, bo gwarantuję wam, łatwiej jest trafić na otwartą linię, łatwiej jest trafić do studia, niż znaleźć rozwiązanie, bo gra wcale nie jest łatwa. Tutaj rzeczywiście trzeba się napracować. Rzeczywiście trzeba wykonać trochę, no, drobną pracę i trzeba się troszkę na tym znać, żeby zarobić nagrodę. Dobry wieczór. Dzień dobry, nie oduczę się znowu teraz. Halo? Musielanko, dzień dobry lub dobry wieczór, panie Kwiecieci, w niedzielkę w walentynki, która to jest gra? Adam Mickiewicz, 11. Adam Mickiewicz, 11, gra czwarta, panie Rafale. 11, to ja już w takim razie 11 dla pana ściągam. Zobaczymy, co pod tą 11 się kryje. Uwaga, 11 i 1000 punktów. Ojej. 1000 punktów dla pana, panie Rafale. I pod 11 mieliśmy okrągły 1000. Dobra, słuchajcie, to my lecimy w takim razie dalej. Do kolejnej gry. To teraz liczę na burzę telefonów. Liczę na burzę telefonów. Powiedzcie mi, na walentynki. Co mamy na walentynki? Co nam się kojarzy z walentynkami? Hasło przewodnie po prostu walentynki. Zaraz mam nadzieję, telefony się rozdzwonią. Zaraz będę słyszeć gracza za graczem. I będę rozdawać nagrodę za nagrodą. Uwaga! Kto ma rozwiązanie, komu udało się już znaleźć odpowiedź, zapraszam cię bardzo serdecznie tutaj do mnie. Nie czekaj, nie zwlekaj, dzwoń. O, myślę, że tak będzie troszkę lepiej. Jeżeli już padłeś na pomysł na walentynki, to jest nasze hasło przewodnie. Walentynki. Mam 6 odpowiedzi i uwaga, tym razem odstawmy na bok może nasze serca.
odstawmy na bok nasze serca, a ja oddam nagrodę taką, która jest równowartością jak bank sumy przykrytej, czyli na tablicy łącznie mamy 3100 i odpowiedzi są różnie punktowane. 3100 w puli tego konkursu. Konkurs naprawdę łatwy, konkurs naprawdę prosty, więc mam nadzieję, że nie zajmie on nam zbyt dużo czasu. Niedziela, dość nietypowo się spotykamy, ja też nie mogę się oduczyć, prawda, od dobry wieczór. Jak się zawsze widzę z moimi wieczorami piątkowymi i sobotnimi. Niedziela, takie popołudnie, można powiedzieć. No i ciężko się oduczyć. No dobra, słuchajcie, kto skojarzył? Na walentynki. Co wam się z tym kojarzy? Co przygotowujemy na walentynki? Co jest na walentynki? Co powinno się znaleźć na walentynki? Dobry wieczór. Gorący pocałunek, bardzo fajny pomysł. Jeszcze niestety nie z tablicy. Szukamy dalej, ale ten pomysł mi się rzeczywiście bardzo podoba. Bardzo fajny pomysł, zobaczymy co wy myślicie dalej. Lubię te konkursy, słuchajcie, bo tutaj widzę o czym wy myślicie. Tutaj cały czas jestem w interakcji z wami, cały czas wymieniacie się pomysłami. I tutaj zobaczcie, można wiele się dowiedzieć o was. Jak udaje się pomysł, zwłaszcza w tych okolicznościowych programach. Jak słuchajcie, ostatni raz w tym programie spotkałem się z wami 2 lata temu. Bo rok temu był Arek, w tym roku ja. No i rzeczywiście, zobaczymy. Czy jest ktoś po drugiej stronie? Ktoś się rozłączył, słuchajcie. Ktoś się rozłączył, nie rozłączamy się, bo rozłączenie to jest najgorsze, co możesz w ogóle powiedzieć. To jest po prostu stracona szansa. Sprawdźmy teraz, dobry wieczór. Romantyczna kolacja. Romantyczna kolacja. I gratuluję serdecznie. Nagroda wędruje w pana ręce, to jest ta odpowiedź tutaj pierwsza. Romantyczna kolacja i zaraz policzę, ile tu się banknotów kryje. Romantyczna kolacja, proszę bardzo. I dla pana 100, 200, 400, 600, 700, 800 punktów dla pana. 8 stóp wędruje w pana ręce i gratuluję serdecznie. Romantyczna kolacja, prosta odpowiedź, no prosta odpowiedź. Walentynki to te wszystkie restauracje. To tłumy 2300, słuchajcie, jeżeli dobrze policzyłem. 2300 jeszcze na tablicy, 2300 jeszcze w puli mojego konkursu, to ja może poproszę marker. Ja zanotuję tutaj, że za romantyczną kolację oddałem 800 punktów, żeby to było wiadome. Okej, jest i lecimy dalej. Gramy dalej, kolejną osobę, słuchajcie, oczekuję tutaj w studio. Wykorzystaj fakt, że jest was niewiele przed ekranem, bo być może ktoś w ogóle nie wie, że w tym momencie trwa program, tak? Bo zwykle spotykamy się piątek, sobota. Dość nietypowo dziś spotykamy się w niedzielę. Walentynki, święto zakochanych. Kto święto? No święto, dzień. Nie wiem jak to traktować w sumie. Chce się z nami bawić, chce powygrywać nagrody, to zapraszam go serdecznie do studia. Dobry wieczór. Dzień dobry. Proszę rozwiązanie. Jeszcze raz proszę. Zaręczyny, tak? Zaręczyny. To jeszcze nie jest dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Patryka. Z tego co wiem i co mogę zdradzić, bo nie dostałem burę, że za dużo opowiada w programie o ekipie. To Patryk chyba jest na obiedzie rodzinnym. Obiedzie rodzinnym ze swoją drugą połówką, no. Ja się uczę i prowadzę program. Dobry wieczór. Halo? Halo? Panów, dobry wieczór. Pierwsza randka. Pierwsza randka. Nie, słuchajcie, przepraszam za to dobry wieczór, ale nie mogę, a nie zrobiłem sobie kartki. Zawsze w tych dziennych programach po jakiejś przerwie zawsze wywieszam sobie kartkę, żeby pamiętać. Dzień dobry. Gdzieś to napiszę na ręce zaraz. Dzień dobry, słuchajcie, kto ma rozwiązanie? Kto już padł na kolejną powiedzieć romantyczna kolacja? Z trzecim chyba telefonem usłyszałem, że z trzecim albo drugim telefonem usłyszałem tę odpowiedź. Bardzo mnie to cieszy. I napawa pewnym optymizmem, że zaraz pokażę resztę, bo ten konkurs nie potrwa długo, ten konkurs będzie naprawdę szybki, naprawdę krótki. Jeszcze 2300 w puli mojego konkursu, 2300 na tablicy, kto wykorzysta szansę, kto zabierze nagrodę. Dzień dobry. Romantyczny spacer, jeszcze nie, ale może pokombinujcie to z tymi zaręczynami, to był dobry pomysł. Jakbyśmy poszli właśnie w tym kierunku. Dobry wieczór. Jeszcze raz proszę.
Seks. Oj nie. No, no nie będę ukrywać, że może być, dlaczego nie, ale... No nie, nie, no tego byśmy na tablicę chyba nie ukryli. Dobra, lecimy dalej, te romantyczne spacery i kolacje podobały mi się zdecydowanie bardziej, słuchajcie, no. Kto ma rozwiązanie? Uwaga! Taką typową, bo tutaj naprawdę nie ma nic wyszukanego, to są naprawdę proste odpowiedzi, naprawdę łatwe pomysły, kwestia tylko skojarzenia. I proszę bardzo, ktoś skojarzy. Dobry wieczór. Zakup pierścionka. Zakup pierścionka? Okej, może być, a z czym on się wiąże, taki zakup pierścionka, tak? Jeżeli już ten pierścionek zakupimy, to z czym on nam się wiąże? Słuchajcie, słyszę tutaj powolutku, że będziemy zbliżać się do końca konkursu, bo on jest naprawdę szybki, naprawdę ekspresowy i nie może nam zająć za dużo czasu. Dobry wieczór. Pikaj! Przed momentem, a z czym się ten pierścionek może wiązać, tak? Czyli... no kupujemy pierścionek po coś. No i zawsze to tak ładnie, jeżeli pójdziemy do jakichś ekskluzywnych, jak pan takich filmach, mówię, z filmów, nie z autopsji. Pójdziemy do jakiejś ładnej restauracji, prawda? Z tym pierścionkiem, no to co? Ja z tym to się wiąże. Dobry wieczór. Zaręczyny. Inaczej, ale tak była odpowiedź zaręczyny, ale jakbyśmy poszli może w nieco innym kierunku, coś właśnie podobnie, tylko inaczej ujęte. Kończymy konkurs powolutku, słuchajcie. Nie mogę zbyt długo jeszcze z nim zostać na antenie, ponieważ program ma ograniczone ramy czasowe i ja muszę się ich trzymać. Uwaga! Kto skojarzył, kto wpadł na pomysł, zapraszam cię do studia. No, walentynki. I co w z tymi walentynkami? Co na walentynki? Co z tymi walentynkami nam się kojarzy, słuchajcie? Zapraszam do studia. Jest ktoś? Dobry wieczór. Więcej. Oświadczyny. No i świetnie, że tak. Jasne, że oświadczyny. Słuchajcie, ja już pokazuję te oświadczyny, a w międzyczasie odbiorę kolejny telefon. Dobry wieczór. Poproszę o rękę. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Szukamy dalej. Ja już pokazuję te oświadczyny tutaj. Spokojnie. Już liczę, a tymczasem odbiorę telefon. Dobry wieczór. Kwiaty. I gratuluję serdecznie. Są kwiaty na tablicy. Ja już za moment pokazuję tą odpowiedź. 100, 200, 300, 400, 500, 600 za oświadczyny. 600 za oświadczyny i kwiaty mam tutaj. I za kwiaty 200. Czyli łącznie 800 wędruje do pana. Proszę bardzo. 200. Czyli słuchajcie, mamy 1500. Jeszcze 1500 na mojej tablicy i powolutku zbliżamy się do końca konkursu. 1500 punktów i kto zabierze tą ostatnią nagrodę z mojej tablicy. Tutaj mieliśmy 600. Tutaj mamy 200. I uwaga! 1500 punktów jeszcze w pulie mojego konkursu. Zbliżamy się powolutku do jego zakończenia, więc to na uwadze. I kto kolejny? Krzywo napisałem. Nie, teraz to widzę właśnie. Teraz to widzę w ekranie, jak strasznie krzywo napisałem. Romantyczna kolacja, oświadczyny kwiaty, jeszcze 3 odpowiedzi. Jeszcze 3 odpowiedzi na mojej tablicy i sprawdźmy teraz. Dobry wieczór. Pewnie sobie nie trafię, ale spróbujmy wyjście do kina. Dobry pomysł. Iść, brnijmy w tą stronę. Wyjście do kina na przykład na co? Na co możemy wyjść do kina? Umówmy się tak, dobra, słuchajcie, do końca konkursu muszę wam ograniczyć czas jego trwania 5 minutami. Uwaga, 5 minut do zakończenia tego konkursu, a tymczasem słucham odpowiedzi. Halo? Oglądanie filmu. Zbyt ogólnie, konkretnie, jakiego filmu? Jaki rodzaj tego filmu by mógł być? Uwaga, sprawdźmy, dobry wieczór. Halo? Nie, film romantyczny. To jest dobra odpowiedź, ale inaczej ujęte. Potrzebuję inaczej ujęte. To jest, gdybym mógł uznać odpowiedź, która merytorycznie ma ten sam sens, ale jest inaczej ujęta, to rozumiem nagrodę. Ale mogę oddać nagrodę tylko i wyłącznie za taką odpowiedź, jaką mam na tablicy. Więc brnijmy w tą stronę. Film nieromantyczny, a jaki? Dobry wieczór.
No właśnie nie. Właśnie nie romantyczny. Coś podobnego. Coś podobnego, tylko inaczej nazwanego. 4 minuty 14 sekund jeszcze na naszym zegarze. Serduszkowym zegarze. To jest czas do zakończenia tego konkursu. Potem też się pokazuje, co było na tablicy i pędzimy dalej. Dobry wieczór. Oglądanie filmu romantycznego. Nie, konkretnie ten film romantyczny był lepszy jako forma gramatyczna. Ale inaczej to ujęte. Inaczej ujęte. Film o czym po prostu? Nie jaki, tylko o czym. Może jak tak wam powiem, będzie prościej zgadnąć. Dobry wieczór. Nie dla zakochanych. Nie, gramy dalej. O czym? O czym? Tak będzie prościej. Trzy odpowiedzi. 1500 punktów jeszcze w porównaniu mojego konkursu. To jest piąta gra. Idzie nam realnie świetnie. Idziemy jak burza, która mam nadzieję nie przejdzie, bo jest sobie za ładny na burzę. Choć burza w lutym, chyba jeszcze o tym nie słyszałem. Dobry wieczór. Halo? Miłości. Tak. Gratuluję serdecznie. O miłości pokazuje właśnie, że to się kryło na tablicy. To będzie tu. Film o miłości za mną za 300 punktów. Film o miłości, proszę bardzo, tutaj za 300 punktów. No a my gramy dalej. My gramy dalej, zdobywamy kolejną nagrodę, wygrywamy dalej. No, bo słuchajcie, program nie jest długi, a skorzystać z faktu, że jest niewiele osób przed ekranem, a konkurs ten dobiega końca, czyli to jest... Kolejne konkursy będą już dużo trudniejsze, kolejne konkursy będą wymagały od nas już pewnych umiejętności. To jest konkurs dla każdego. 1200 punktów jeszcze na mojej tablicy za dwie odpowiedzi. To są, słuchajcie, jedne z prostych odpowiedzi, a pomyślmy o tych oświadczynach. Z czym się wiążą oświadczyny, tak? Wiążą się z zakupieniem pierścionka, ale wiemy, że to nie to. I skoro się komuś oświadczamy, to co robimy jednocześnie? I dalej, typowy walentynkowy prezent. Jaki znasz typowy walentynkowy prezent? Nie kwiaty. Nie kwiaty, coś innego. Dobry wieczór. Kupujemy dziewczynie lizaka. Dlaczego lizaka? Nie, dać coś bardziej typowego, słuchaj. Coś bardziej typowego walentynkowego. Nie lizak, ale coś jest takiego bardziej typowo walentynkowego, co kupujemy. Na przykład w kształcie serduszek. Pomyślmy o tym. O, jest telefon, dobry wieczór. Nie, to nie jest jeszcze dobra odpowiedź. Gramy dalej. Słuchajcie, minuta 32 sekundy. Minuta 32 jeszcze na naszym zegarze. Sprawdźmy teraz. Dobry wieczór. Klękamy przed oświadczynami. No, okej. Klęknęliśmy i co dalej robimy? Co dalej robimy? Przy tych oświadczynach, tak? Czyli idziemy po kolei. Dobra. Skoro tak chcecie, czyli klękamy, wyciągamy ten pierścionek, który kupiliśmy. No i co mówimy? Co mówimy? No właśnie, to jest ta odpowiedź najwyżej punktowana. Dobry wieczór. Kupujemy krakolaki. Nie kupujemy, ale dobra, niech będzie. Czekoladki. Zgadza się, 200 wędrują do pana. Gratuluję serdecznie. Kupujemy czekoladki, okej, dobra, niech będzie. Uznam. Są tutaj czekoladki za 200 dla pana. Czyli ta ostatnia odpowiedź warta aż 1000 punktów. Ajć, ktoś się rozłączył, słuchajcie. Lecimy dalej. 40 sekund i jedna odpowiedź. 40 sekund i jedna odpowiedź. Sprawdźmy teraz, dobry wieczór. Jeszcze raz. I 1000 punktów wędruje do pana. Wielkie brawa, gratuluję serdecznie. Tak, wyznanie miłosne. Wyznajemy miłość, zgadza się. Wyznanie miłosne za 1000 punktów. I tymże sposobem, tuż przed końcem konkursu, udało nam się rozegrać całą grę. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, słuchajcie. W takim razie pędźmy szybciutko do kolejnej. Zobaczmy, co tam dalej dla nas Patryk przygotował. Wracamy do serduszek, czyli wracamy do naszej tablicy z serduszkami. Proszę bardzo. I tym razem konkurs na spostrzegawczość nam się szykuje. Waszym zadaniem będzie znalezienie jednego różniącego się obrazka. Proszę bardzo, 16 obrazków i jeden z nich się różni. Ja w międzyczasie wyniosę tablicę. Bo tablica już miała dzisiaj szybnie. Będzie nam potrzebna.
Już do was wracam, tylko muszę zrobić małe miejsce. Dobra, i słuchajcie, zobaczmy. Tym razem mamy 25 serduszek i jedno z nich się delikatnie różni. Jeden obrazek w delikatny sposób odróżnia się czymś od drugiego i twoim zadaniem jest mi wskazanie, co go różni. Uwaga. Czyli 25 obrazków i tylko jeden się różni. Serduszka, czyli coś na czasie, coś co teraz mamy jest pełno tutaj na grafice 2, w studio do wygrania serduszko. Uwaga. O i teraz słuchajcie, możecie zobaczyć prawie wszystkie serduszka tutaj. Zobaczcie, co jeszcze na was czeka. Tyle nagród, 20 serduszek. Rozdałem już 2 nagrody po 1000, 2 nagrody po 500. A kto zgłosi się tym razem do programu? Kto zgłosi się, kto znajdzie ten jeden różniący się obrazek? Pamiętaj, przepustką do zdobycia nagrody jest znalezienie tego jednego różniącego się obrazka. Bez tego ani róż, bez tego nie będę mógł ci oddać nawet punkcika. O, tą różnicę widać spokojnie, ona jest łatwa do dostrzeżenia, a nagroda wcale nie mała, bo od 500 punktów do aż 4000. To jest dużo, to jest gra warta świeczki, tylko kto się zmobilizuje, kto znajdzie, to jest przed ekranem, bo wiem, że być może teraz nie ma wiele osób, bo pogoda rzeczywiście jest piękna, to zachęca do wychodzenia. Zwłaszcza jest drugą połówką, walentynką swoją, czemu nie? A kto w tym momencie jest przed ekranem? Kto w tym momencie chce zabrać nagrodę z mojego studia? Nagroda spod serca. Serc jeszcze mam 15, z tego tutaj widzę. 16. 16 serduszek i proszę bardzo, mam gracza w studio. Dobry wieczór. Zachęcam do wychodzenia. 11 to nie jest dobra odpowiedź. O, i słuchajcie, błędna odpowiedź. Zobaczcie, nie 11. To nie 11 się różni. No, słuchajcie, troszkę jestem zdziwiona, muszę wam powiedzieć, bo liczyłam na to, że z pierwszym telefonem usłyszę prawidłową odpowiedź, czy z pierwszym telefonem będą komuś rozdać nagrodę gwarantowaną i lecimy dalej, a drugie podejście. Ja mam owszem w studio duży ekran, ale ten duży ekran ma taką dość słabą jakość. Ale widać różnicę. Kto dostrzegł? Kto ma rozwiązanie? Zapraszam cię serdecznie. Serduszko czeka. Komu je rozdam? Słuchajcie, walentynkowy program, obdarzamy się nagrodami. Nagrodami dosłownie od serca. Dobry wieczór. Tak, owszem, 16 się zgadza. I które serduszko dla pana? Dwudziestka, okej. To ja już sprawdzam co pod 20. 2000! Ojej, to mi nie spadnie, powinno. 2000! 2000, gratuluję panu bardzo serdecznie. My w takim razie pędzimy dalej. Pędzimy do kolejnej gry. Zobaczcie, tym razem obrazków jest znacznie więcej, bo obrazków jest aż 36. I ponownie do znalezienia jeden inny. Ponownie do znalezienia jeden różniący się. No mamy tutaj napis love na czerwonym tle. I to takie, te czerwony tło nie jest dość fajne, słuchajcie, bo ono razi w oczy. I jeszcze tutaj mamy czerwoną, cały nasz tutaj belkę informacyjną mamy na czerwono. Serduszko na czerwono. Wszystko tu jest na czerwono i to nam się, powiem szczerze, zlewa. To nam się rzeczywiście zlewa. Ciężko się szuka. Ale mam nadzieję, że wypatrzysz. Mam nadzieję, że wypatrzysz to niedobrze, że to się wśród tych 36 jeden numerek, jeden obrazek i nagroda wędruje do ciebie. Kto zadzwoni się, kto zabierze nagrodę, kto wzbogaci się o tak fajną nagrodę. 2000, 1000, 1000, 500, 500, naprawdę fajne nagrody. Jeszcze nie padła ta najwyższa. Jeszcze nikomu nie rozdałem tej najpierwszej nagrody w wysokości 4000. Zobaczymy. Rozdałem tobie. Kto wypatrzy jeden różniący się obrazek? To jest sprytna różnica, rzeczywiście trzeba się przypatrzyć. Rzeczywiście trzeba chwilę wgłębić się w tą zagadkę.
ale to jest do zrobienia, to jest do znalezienia, to jest dla osób rzeczywiście spostrzegawczych i dla osób rzeczywiście wytrwałych. Wiem, niedziela to jest dzień, w którym się nikomu nic nie chce, to jest czas do leniuchowania. A grzejcie proszę o wytężeniu, o zmobilizowanie się, o wytężeniu wyroku. Wyjątkowo w niedzielę, wyjątkowy program, bo walentynkowy, okolicznościowy, chyba już to ostatnie okolicznościowe w tej edycji. A, jeszcze będzie jedno specjalne wydanie, ale nie mogę powiedzieć kiedy i o co będzie chodzić, ale będzie specjalne wydanie, dowiecie się o tym wkrótce. No dwa tygodnie pozostały, słuchajcie, nam do końca edycji. Dwa tygodnie, od poniedziałku do soboty się będziemy widzieć, od poniedziałku do czwartku z Arkiem, z tym, że jutrzejszy program o godzinie 16.15, to już mogę przypomnieć na Facebooku oraz na stronie internetowej, ta zmiana się za moment pojawi, o 16.15 do 17.15 zapraszamy Was serdecznie na ferie z Latek TV, wyjątkowo przeniesione z 17.30 na 16.15. Drobna zmiana, ale mam nadzieję, że będziecie w tym momencie przed ekranem. Dobra, ale o tym jutro. No to będzie jutro, tymczasem czekam na rozwiązanie. Czekam na mojego gracza, który wypatrzy. Słuchajcie, no kto już widzi? Naprawdę nikogo nie ma. Naprawdę nikt nie dostrzegł tego różniącego się obrazka. Dobrze, zróbmy tak. Ja dam wam minutę. I jeżeli w ciągu tej minuty nie usłyszę rozwiązania, pokazuję i pędzimy dalej, dobrze? Bo nie chcę tracić zbyt wiele czasu, nie chcę po prostu zwlekać, bo czeka mnóstwo gier. I uwaga, 50 sekund i to jest 50 sekund, podczas których muszę znaleźć zwycięzcę. Jeżeli widzisz, jeżeli dostrzegłeś ten niezadrużniący się obrazek, zapraszam. Te obrazki są maksymalnie duże, ja nie jestem w stanie ich jeszcze bardziej powiększyć. One zajmują tak naprawdę, można powiedzieć, pół ekranu. I teraz, jeżeli ci się wydaje, można strzelać, spróbuj strzelić. A nóż się uda, wiem, że szansa jest nikła. Ale zdarza się tak, że niektórzy strzelali i trafiali. I jeżeli nie widzisz, to masz jeszcze 20 sekund, aby zadzwonić tutaj do mnie do studia, aby strzelić i zabrać nagrodę. A może ci się tylko wydawać, tutaj nie musisz mi opisywać, na czym polega ta różnica. Nawet jeżeli ci się wydaje, że coś tam może być delikatnie tak, to będzie ten obrazek. To ci gwarantuję, że ten obrazek może być. Zadzwoń, traf do studia, zabierz nagrodę i wzbogać się. O nagrodę, uwaga, 000, czekam jeszcze moment. Czekam moment. Chwilkę, dosłownie sekundkę. I... Kto wypatrzył? Wypatrzyłeś? Dzwoni! Bo ja przedłużam. Już teraz powinienem teoretycznie pokazać rozwiązanie, ale ja przedłużam. Ja przedłużam. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Ja pokażę rzeczywiście to rozwiązanie. I przejdziemy dalej. To jest obrazek numer 34. Tam była zamieniona literka O z literką V miejscami, po prostu. No cóż, dobra. Zostajemy w kręgu spostrzegawczości tak czy tak. Tym razem poproszę Cię o wskazanie dwóch różnic. Nie jedna, a dwie różnice między tymi dwoma obrazkami są. I jeżeli wskażesz mi wszystkie te dwie różnice, serduszko wędruje do Ciebie. Serduszko, które sobie tylko wybierzesz, słuchajcie, muszę zrobić z tablicą, bo ona nam tu świeci. Się światło odbija od tablicy. O, myślę, że teraz będzie lepiej. I uwaga! Dwie różnice. W tym momencie proszę Cię o znalezienie dwóch różnic. To patrz, mamy parę. Mamy pewną parę siedzącą tutaj przy stoliku. Pewną parę jedzącą kolację chyba. I teraz między tymi dwoma obrazkami są dwa szczegóły. I proszę Cię tutaj o wskazanie tych dwóch szczegółów. Proszę Cię o opisanie. Tutaj musisz mi opisać, gdzie te różnice się znajdują, w jaki sposób, aby widzowie, którzy tej różnicy nie widzą, mogli ją w łatwy sposób zauważyć. Uwaga! Kto w tym momencie się mobilizuje, kto w tym momencie zadzwania się do studia i zabiera nagrodę. Gwarantowana nagroda, spod serca. Od 500 do 4000 nawet to możliwe do zdobycia, dlatego że się zmobilizujesz. Wystarczy, że zadzwonisz tutaj do mnie do studia. Nie trać czasu, o proszę. Czy ktoś już znalazł, sprawdźmy rozwiązanie. Dobry wieczór.
Halo? Pierwsza to brak tego jednego kieliszka koło pani. Druga to tamten zielony pasek na lewej doniczce jest w innym kierunku ułożony. Świetnie. 20. Świetnie, świetnie, gratuluję serdecznie. I który? Które serduszko? 20. Przed momentem rozdałem. W sensie przy tej grze pan Krzysztof serduszkami zabrał. Inny numerek 20. No wiecie co? 4. 4. 4, sprawdźmy. I chyba się opłacała ta zmiana. 4000 punktów w tym momencie wędruje do pana. Gratuluję serdecznie, 4000 punktów to najwyższa nagroda. W tym momencie powędrowało w pańskie ręce. Okej, lecimy dalej. Lecimy dalej. Kolejna gra. Kolejna gra i znów dwie różnice. I znów dwie różnice. Tutaj zagadka moim zdaniem prostsza. Mamy do porównania zdjęcia, które są ustawione w pionie. Zdecydowanie trudniej szuka się tej różnicy, kiedy mamy zdjęcia ustawione w poziomie. Ponieważ no ciężej się porównuje. Do tej wersji jesteście zwyczajni, bo zwykle wam prezentujemy zagadki w pionie, więc mam nadzieję, że szybciej usłyszę rozwiązanie. Pamiętaj, dwie szczegóły, dwie różnice, nie jedna, nie dwie. I może zdobyć serduszko. Pan Rafał zdobył przed momentem tą najwyższą nagrodę. Zdobył 4000, a ile zdobędziesz za moment ty? Ile za moment, o ile za moment ty się wzbogacisz? To może ja wspomnę, co zostało. Otóż tak. Mamy jeszcze piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę, dwunastkę, trzynastkę, czternastkę, piętnastkę, szesnastkę, siedemnastkę, osiemnastkę oraz dziewiętnastkę. Z tych serduszek rzeczywiście jeszcze trochę jest. Na razie skupmy się na grze, na razie skupmy się na zagadce, bo to póki co jest priorytet. To jest priorytet, żeby w ogóle zabrać nagrodę, najpierw musi znaleźć rozwiązanie. Osoby spostrzegawcze. Jednej zagadki na spostrzegawczość nie udało nam się rozegrać. Mam nadzieję, że już nie będzie takiej sytuacji, że nie rozdam żadnej nagrody. Uwaga! No... Chyba w zasadzie poczekają kolejne konkursy, na które też musimy mieć czas i też musimy się zmobilizować. Więc uwaga, to jest ostatnia gra na spostrzegawczość i sprawdźmy, czy komuś się teraz udało. Dobry wieczór. O, panka? Zgadza się. Co z nim jest nie tak? Z tymi kreskami? Brakuje jego. Są odwrócone, ale okej, dobrze pan zauważył z tymi kreskami. Niech będzie, uznam to. Zgadza się panie Krzysztofie, które serduszko wędruje do pana? 15, dobra, sprawdźmy to pod 15, 0,5 tysiąca. 0,5 tysiąca pod 15, taka nagroda wędruje do pana, gratuluję serdecznie, a my tymczasem pędzimy do kolejnej gry. Tym razem biorę koperty i zapytam was, jaka może być miłość. Natomiast, bo jestem zmuszony ograniczyć ten konkurs czasem, 3 koperty, w takim razie w ciągu 6 minut musimy się z nim uporać, okej? Okay? Biorę koperty, mam 3 koperty. I serduszko, no zdobycie serduszko. I teraz jaka może być miłość? Czas wystartował, 6 minut to jest czas, który musimy się oporać. Odpowiedzi są naprawdę bardzo, bardzo proste. Kwestia, kto skojarzy i kto dozwoli się zamówić do mnie do studia. Jaka może być miłość? Uwaga! To są pomysły, słuchajcie, naprawdę proste. Więc to, co ci przyjdzie na myśl, najprawdopodobniej jest tam najlepszą odpowiedzią, więc z pierwszym telefonem obawiam, mam nadzieję, że otworzę pierwszą kopertę. Dobry wieczór. Ślepa. Ślepa. Fajny pomysł, jeszcze niestety nie z koperty. Dziękuję bardzo, szukamy dalej. Nie ślepa. W takim razie, skoro nie ślepa, to jaka tam miłość może być? No. 3 hasła, 3 określenia i jeszcze 5 minut i 13 sekund na naszym serduszkowym walentynkowym zegarze. Kto ma? Kto wpadł na rozwiązanie? Zapraszam. Nie czekaj, nie zlekaj. Bo ktoś się może ubiegł, a szkoda by było, jeżeli by się ktoś ubiegł, naprawdę. I sprawdźmy teraz odpowiedź. Dobry wieczór. Od pierwszego obejrzenia. Od pierwszego obejrzenia? Jeszcze nie. Dziękuję bardzo, szukamy zatem dalej. Skoro nie od pierwszego obejrzenia, to jaka? 4 minuty 45 sekund jeszcze na zegarze. Mobilizujemy się, dodzwaniamy się. 3 koperty. 3 koperty, za każde z kopert oddam jedno serduszko.
i sprawdźmy te... Aj, ktoś się rozłączył, słuchajcie. Ktoś się rozłączył, gramy zatem dalej. Szukamy dalej, kto kolejny ma odpowiedź, kto kolejny już wie, jaka może być miłość. Zapraszam, nie czekajmy, program powolutku też dobiega końca, dobry wieczór. Wielka? Niewielka, a inaczej, takie określenie wielkiej miłości. Tak inaczej, jakbyśmy pomyśleli, no. Zapraszam, dobry wieczór. Halo? Halo, halo? Zdradliwa. Nie, nie zdradliwa. Szukamy dalej. Uwaga, 3 minuty 44 sekundy na zegarze. Dobry wieczór. Nieoczekiwana. Nieoczekiwana mogła być. Nie z koperty, szukamy dalej. Szukamy dalej. 3 hasła. Nadal na tablicy i rozdzwoniliście naprawdę jak szaleni. Dobry wieczór. Na pokaz. Nie, szukamy dalej. Słuchajcie, takie miłe określenia. Takie miłe określenia. Naprawdę to są banalne odpowiedzi. To jest konkurs, który powinniśmy rozglądać naprawdę w przeciągu sekundy. Dobry wieczór. Gołąbka? Nie, jeszcze niestety nie. Gramy dalej. Gramy dalej. Konkurs naprawdę bardzo szybki. Dobry wieczór. Dobry wieczór w Pekinie. Wspaniała. Wspaniała. Nie. W Pekinie. Może ktoś na nas ogląda w Pekinie. Czemu? Tam się walentynki właśnie kończą. U nas walentynki w pełni. A już sprawdźmy teraz. Dzień dobry. Halo? Prawdziwa mogłaby być. Nie z, niestety nie z koperty. Nieprawdziwa, a jaka? To jest dobry trop. Idźmy w tym kierunku. Dobry wieczór. Młodzieńcza. Młodzieńcza mogłaby być, jeszcze nie. Dobry wieczór. Idźmy w tym kierunku tej prawdziwej. Proszę o odpowiedź. I świetnie. Które serduszko dla pana szybciutko? Piąteczka. Piąteczka, to ja już w takim razie zrywam piąteczkę. Pokazuję, że mieliśmy bezgraniczna. I piąteczka. Pół tysiąca. Pół tysiąca, tymczasem odbieram kolejny telefon. Dobry wieczór. Lubowiczna. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Słuchajcie, a jak mówimy o takiej miłości do śmierci? Jak byśmy powiedzieli, taka miłość do końca? No, miłość do... taka do śmierci, do końca wieczna. O, może tak. Pomyślmy w tym kierunku. Już jedną nagrodę oddałem. Kończymy powolutku konkurs. Stało nam dosłownie minuta i 20 sekund, więc ktoś się mobilizuje, kto trafia do studia, kto zabiera nagrodę. Jest telefon, dzień dobry. Pierwsza? Pierwsza nie, nie, a jeżeli skupmy się, jaka jest ta miłość, która jest do śmierci? Dobry wieczór. Piękna. Piękna. Mogłoby być, niestety nie. Gramy zatem dalej, niepiękna. 54 sekundy. 54 sekundy i naprawdę żal było pokazywać, bo tam są banalne odpowiedzi. Dobry wieczór. Dzień dobry. Jaka? Dobry niebieski. Tak, tak. I które serduszko dla pana szybciutko? Aj, pan się rozłączył. Jest pan z powrotem. Które serduszko? Sorry, 6. 6, okej, już zrywam 6. Tymczasem lecimy dalej. 1500. 1500 punktów dla pana, panie Rafale. Dobry wieczór. Przed momentem. Rozdałem właśnie na to 1500 punktów. Uwaga! A jeżeli mówimy o takiej miłości, że właśnie... to jest ona pierwsza miłość, tak? Pierwsza i do śmierci, czyli jaka? To jest nasza pierwsza miłość, pierwsza i do śmierci, czyli jaka jest ta śmierć? Dobry, ta miłość, dobry wieczór. Szczęśliwa. Nie, nie, czekaj, czekajcie jeszcze, czekam moment. Nie wiem, zakochaliśmy się, strzelam, w gimnazjum, jesteśmy z tą samą osobą aż do śmierci, czyli ta miłość jest jaka? Pierwsza i... skoro jest do śmierci...
Uwaga! 3-0 na zegarze, ja powinienem już pokazywać, ale jeszcze czekam. Pierwsza i do śmierci, czyli jaka ta miłość? Na J takie określenie. Ostatnia koperta. Ostatnia koperta, jesteśmy już po czasie tego konkursu, ale ja czekam. Słuchajcie, no pierwsza i... Skoro aż do śmierci... Uwaga! Dobra, dogrywka, szybka dogrywka, 30 sekund. 30 sekund, jeżeli w ciągu 30 sekund nie znajdę zwycięzcy, pokazuję rozwiązanie. Kończę, przedłużam jak mogę. Ale jeszcze jest szansa dla ciebie. Skoro poznaliśmy naszą miłość, załóżmy w szkole, jesteśmy już z nią aż do grobowej deski, czyli ta miłość jest jaka, dobry wieczór? No i gratuluję serdecznie, i udało się rozwiązać konkurs. Brawo, jedyna, które serduszko dla pana? 18, dobra, już pokazuję 18. 0,500. 0,500 dla pana, gratuluję serdecznie. Dobra, my słuchajcie, lecimy zatem dalej. Uwaga, za kolejny konkurs oddałem już 2 serduszka. Tak mogę tylko wspomnieć. 2 serduszka i zobaczmy, co to będzie. 2 serduszka, waszym zadaniem jest rozwiązać rebus. Tyle razy to hasło powtórzyłem, że myślę, że tutaj nie będzie problemu. Uwaga. Czyli rebusik, szybciutki rebusik i 2 serduszka, przypominam. Nie jedno, a 2 serduszka w tym momencie mogą powędrować do ciebie. Pytanie, kto się zmobilizuje? Kto znajdzie, bo słuchajcie, czasu do końca programu jest naprawdę niewiele. Troszkę straciliśmy na tym poprzednim konkursie, bo rzeczywiście trochę podpowiadałem dość długo. Dwa razy nagroda spod serca. 2 serduszka dla ciebie za rozwiązanie tego rebusu. Kto już wie, kto padł na pomysł, czekam serdecznie. No. Tyle razy to sformułowanie powiedziałem przy okazji poprzedniego konkursu, że myślę, że nie powinno być już najmniejszych wątpliwości. Kto już wie? Skojarzyłeś? Wpadłeś na pomysł? Ta jedynka z kropeczką i obrazeczek. I 2 serduszka mogą być twoje. Zapraszam. Nie czekaj, nie zwlekaj. Uwaga. Jest telefon, dobry wieczór. I zgadza się. 2 numerki, bardzo proszę. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, trzynaście, czternaście, szesnaście, siedemnaście i dziewiętnaście. Tak, i? 14 i 13, okej. Okay. Tymczasem kolejna gra już na ekranie. 14 i 13, 1000 i 1500. Czyli 2500 punktów dla pana. 2500 punktów dla pana, to my lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy dalej. No i uwaga, no i uwaga. Mamy kolejny obrazek. 2 w zasadzie. Tutaj nie mamy żadnych liter. Mamy po prostu 2 obrazki. Na tym pierwszym ma jakieś banknoty, jakieś monety, tak? I to jest przekreślone. Czyli kto skojarzy? Kto wpadnie na pomysł, co to może być? Kolejne 2 serca. 2, 4, 6, 8 serc mi jeszcze zostało. A jeżeli serca się skończą, to oczywiście nagrody gwarantowane będą rozdawane. Zobaczmy teraz, dobry wieczór. Halo? Strzelę se, miłość z nieba sprzedaż. Inaczej, inaczej, ale to jest dobry trop, nie miłość na sprzedaż. Ale coś w tym stylu, nie sprzedać, a odwrotnie. Nie sprzedać, a odwrotnie, w drugą stronę, jakbyśmy poszli. Że nie sprzedajemy, tylko no właśnie, nie wiem, idziemy do sklepu i my, co robimy właśnie? O, no, dobry wieczór. Miłość nie dla pieniędzy. Nie. Coś innego. Nie dla pieniędzy, owszem, ale to ma, to nasze hasło ma dokładnie ten sam sens, tylko inaczej jest ujęte. Nie, że nie dla pieniędzy, tylko że się jej nie da. Dobry wieczór. Mam se, miłość nie do kupienia.
Okej, okay, miłości nie do kupienia, miłości nie da się kupić. Uznam. Dwa serduszka, proszę. Dwa numery. Haha, 9-12. 9-12, okej. Okay. Zrywam szybciutko. 1500 i pół tysiąca, czyli 2000 łącznie wędruje do pana. Gratuluję serdecznie. No to lecimy dalej. Lecimy dalej. Ojej. Tym razem moja najbardziej ulubiona gra. O, proszę, jest telefon. Dobry wieczór. Do poprzedniego, a może się szybciutko uda coś wymyśleć. Należy uzupełnić litery i odczytać hasło. Trzy chwilki, trzy. Trzy, dwa. Jeden. Muszę się rozłączyć, słuchajcie, muszę się rozłączyć, to pan dzwonił do poprzedniej gry. Udało się mu trafić też do tej. No dobra, tym razem, ja się przesunę można bardziej na bok, o. Wasze zadanie tym razem jest uzupełnić literki w taki sposób, aby odczytać hasło i ktoś już ma to hasło. Dobry wieczór. Młodzieńcza miłość, 7 i 8. Świetnie, 7 i 8. 7, 500 i 8, 500, czyli 1000 punktów wędruje do pana, panie Rafale. Gratuluję serdecznie. Szybciutko usłyszałem, 1000 punktów dla pana Rafała, tak? No to lecimy dalej. Ojej. Ojej. No powiem wam, że tutaj Patryk nam dorzucił naprawdę ciężką grę. Rzeczywiście bardzo trudna zagadka. Ważnym zadaniem ponownie jest uzupełnić litery, ale uzupełnić litery w taki sposób, aby odczytać hasło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 słów. 11 słów w tym haśle. I wszystkie 11 słów należy mi podać, aby zabrać nagrodę. Wszystkie 11 słów tutaj potrzebuję. Nie jest łatwo, przyznaję. No ale to jest zagadka rzeczywiście dla bystrzaków. Zagadka dla najlepszych. Kto skojarzy? Kto uzupełni te wszystkie litery w taki sposób, aby uzyskał to hasło? Ale dobra, na pewno nie będziemy grać o taką nagrodę dwa serca. Proszę o podwyżkę i to dość znaczną podwyżkę. Uwaga! Do zdobycia są gwarantowane dwa serca. I dodatkowo dorzucam jeszcze 2,5 tysiąca. I dodatkowo 2,5 tysiąca ode mnie. Zatem uwaga. Kto wpadnie na pomysł, kto znajdzie rozwiązanie, dzwoni szybciutko, bo nie ma zbyt wiele czasu. Nie ma czasu. Hasło rzeczywiście jest trudne. Mało liter jest strasznie tutaj. Tutaj rzecz musimy... Zobaczcie, w pierwszym, drugim haśle w ogóle... W pierwszym, drugim słowie w ogóle nie ma liter. Tutaj w jednym też nie. Jest ich naprawdę niewiele. Patryk mi mówi, słuchajcie, Kamil, okej. Niestety nie mogę dorzucić liter, ale mogę dać 3 serca i 2,5 tysiąca. Dobra, jak dają, to bierz. Czyli od tego momentu 3 serca i 2,5 tysiąca. 3 serca i 2,5 tysiąca, ale wiesz co? To nie sprawi, że znajdziemy zwycięzcę. To nie sprawi, że nagle ktoś znajdzie odpowiedź. Pogadaj z kimś, z grafikiem, czy ma wersję zagadki z większą ilością liter. Dorzućmy, proszę cię. Masz? Patryk mówi, że szuka tej wersji w tym momencie z większą liczbą liter, bo rzeczywiście tu jest za mało ich. Dorzuć, dopiszmy parę liter, widzą. Możemy? Patryk mówi, że okej. W tym momencie pojawia się więcej liter. O! Ale mówisz, że to nie koniec komunikatów.
jeszcze jeden komunikat a propos tego naszego czasu antenowego. Kończymy program. W tym momencie muszę kończyć program. Powoli będą mnie ściągać z anteny, powoli będziemy kończyć, a pamiętaj, jeszcze jest konkurs Zimowa Wygrana. Musimy go rozegrać. Czasu jest niewiele, Patryk dorzucił nam litery. Dorzucił nam litery, liter w tym momencie mam troszkę więcej. I komu te litery pomogły? Kto dzięki temu znalazł odpowiedź? Kto dzięki temu ma to hasło? Hasło! To jest hasło! Tak jak młodzieńcza miłość przy okazji poprzedniego konkursu, tak teraz jaka będzie ta odpowiedź? 3 serca i 2500 za moment może powędrować w swoje ręce. Pytanie, kto się mobilizuje? Kończymy nasz doroczny program, kończymy walentynkową wygraną. Chcę ją skończyć zwycięzcą, chcę mieć zwycięzcę w studio. Komu się uda? Kto trafi za moment do studia? Kto zarobi naprawdę wysoką nagrodę? 2500? Sporo. I jeszcze 3 serca. 2500 to sporo, tak? A co powiecie na 5000? 3 serca i dodatkowo 5000 punktów. Słuchajcie, no... to rzeczywiście już mamy wysoki poziom. Rzeczywiście mamy wysoki poziom, 3 serca i 5000. 3 serca i 5000. Poziom jest naprawdę wysoki, ale też nagradzamy cię. Dobra, powiedzcie mi, słuchajcie, ile mamy do końca programu? Możecie to wyświetlić tutaj, ile mamy do końca programu? Dwie minuty. Dobra, słuchajcie, dwie minuty to jest czas, podczas którego musimy zejść z anteny. Więc 3, 2, 1, czas start. I w ciągu 2 minut muszę znaleźć zwycięzcę. W ciągu 2 minut... Chociaż jedno zła w Polsce, chociaż jedna osoba, która ogląda nasz program, musi znaleźć odpowiedź. Musi mieć to hasło i ja za to hasło oddam jej gwarantowane 3 nagrody spod 3 serc i dodatkowo 5000. Pytanie, kto się zmobilizuje? Pytanie, kogo za moment usłyszę w studio? Uwaga! 3 serca i 5000. Nagroda jest naprawdę wysoka. Naprawdę tak wysoką nagrodę za moment możesz zdobyć. Czasu jest niewiele. Dochodzi nam w tym momencie presja czasu. I presja tego, że nie wiem, czy jest zwycięzca. Mam mieszane uczucia, szczerze mówiąc, do tej zagadki. Ale może się uda. Może jeszcze w ciągu tych 57 sekund, w której będziemy na antenie, może komuś uda się znaleźć odpowiedź. Może ktoś za moment trafi. I uwaga, 42 sekundy, teraz! Teraz potrzebuję widza, teraz potrzebuję mieć zwycięzcę. Kto będzie moim dzisiejszym zwycięzcą? Ostatnim zwycięzcą, inaczej, przedostatnim zwycięzcą, bo jeszcze konkurs mała wygrana. Kto trafia? Kto zabiera nagrodę? No, szybciutko! Uwaga! 20 sekund, ja już muszę kończyć, ja już muszę schodzić z anteny, kiedy pojawi się tutaj 000, będzie za późno. I kto trafia do studia? Kto za moment zabiera nagrodę? 5, 4, 3, 2, 1 i jest widz w studio, dobry wieczór. Dzień dobry, przepraszam. Halo? Już ostatni raz dzień dobry. Kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości. I gratuluję, mamy już 5000, panie Rafale, i 3 serduszka. 10, 16, 17 lub 19. Halo? Poproszę, 10. 16 i 19. 10, 2000, 16, 1000, czyli 3000 i pod 19 też 1000, czyli
4000 plus 5000, czyli łącznie 9000 punktów wędruje w pana ręce. Uwaga! Słuchajcie, ale to nie koniec naszych nagród. Jeszcze pokażę, może to było pod 17. Pod 17 było 5000. Pod 17 było 5000. Okej, okay. Ale słuchajcie, to nie koniec, ponieważ będą jeszcze trwać zmagania w konkursie Zimowa Wygrana. Rozstrzygnięcie tego konkursu już właśnie teraz, już właśnie za moment. Tutaj już szybciutko wszystko się podmienia. 1000 punktów i będziecie mieli dosłownie jeszcze 2 minutki na wysyłanie ostatnich zgłoszeń. Dosłownie 2 minutki na ostatnie połączenia. 1000 punktów, proszę bardzo, zobaczmy konkurs. I proszę bardzo, waszym zadaniem jest im powiedzieć, co tutaj nie pasuje. Tak brzmi polecenie, co tutaj nie pasuje, 2 minuty. Jeszcze 2 minuty na wysyłanie zgłoszeń, konkurs @artextvca.pl. Tam jeszcze przez 2 minuty przyjmujemy zgłoszenia. Po tym czasie bramki SMS-owe, bramki mailowe zostają zamknięte. A my będziemy lecieć dalej. Co tu nie pasuje? Tak brzmi polecenie. Kto już wie? Kto już wie, kto już może wysłał zgłoszenie? Co tygodniowy konkurs? Wyjątkowe rozwiązanie w niedzielę. Nie pasuje, słuchajcie. I teraz to im powiem. Jeszcze mamy minutę 36 sekund na ostatnie telefony, na ostatnie maile, przepraszam, już słuchajcie, nie myślę o tym godzinnym programie. Na ostatnie maile, na ostatnie wiadomości tutaj w studio czekam. Po tym czasie bramki zostaną zamknięte, zostanie wylosowana jedna osoba, do której oddzwonimy, która stanie przed szansą zdobycia nagrody. Zdobycia nagrody 1000 punktów. Co to nie pasuje? A, B, C czy D? Rozwiązanie wysyłasz na konkurs rozwiązanie zapisujesz sobie na kartce, a na konkurs @artextvca.pl wysyłasz tylko i wyłącznie swój nick na Skype'ie i swój nick z rankingu. Tyle jest mi potrzebne do zgłoszenia i uwaga. Kto już padł? Kto już wie, masz jeszcze 50 sekund na ostatnie połączenia. Zobaczymy, czy to będzie pan Rafał, czy to będzie ktoś inny. Zaraz się o tym przekonamy. 42 sekundy. No, napięcie rośnie. Tutaj w studiu nie możemy się doczekać na zwycięzcę. Kto to będzie? Kto to będzie? Ostatnie 30 sekund. Sprytny konkurs. Sprytny konkurs, ale mam nadzieję, komuś się uda. A, B, C czy D, zapisz sobie na kartce. Ale najpierw wyślij zgłoszenie. Konkurs ma oparty w cała.pl. To jest ważne. To jest ważne. I uwaga! Ostatni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga! Zamykamy! Zamykamy bramki mailowe. I w tym momencie oddzwaniamy do jednej osoby. Oddzwaniamy do jednego gracza. Uwaga! Przypominam, czekam 5 sygnałów. 5. 4, 2, 3, 2, 1. Słuchajcie, 0. Nie mogę dłużej czekać. Niestety, gracz się nie odezwał, a tylko niestety jedna osoba podała, jedna niestety tylko osoba wysłała naszego maila. Zatem jestem zmuszony pokazać rozwiązanie. To była odpowiedź B i tymże sposobem. Za tydzień kumulacja. Za tydzień do zdobycia aż 2000 w konkursie Zimowa Wygrana. Słuchajcie, z mojej strony to już wszystko. Dziękuję wam bardzo. I zapraszam was na jutro. Na jutro, zgadza się, 16:15. Powita was Arek w zimowej wygranej. No zobaczymy się dopiero w piątek, ale to za niedługo. Trzymajcie się, miłych walentynek i wszystkiego najlepszego, pa pa.